19 tytułów mistrzowskich. Tyle w ostatnich 12 miesiącach udało się zdobyć na torach i trasach w firmie Mercedes. Dlatego podsumowująca rok startów impreza, która jest już swego rodzaju podziękowaniem dla kibiców Stars & Cars, była spektakularna. Pierwszy raz Stars & Cars odbyło się w 1993 roku. Aż do roku 2005 regularnie na koniec sezonu spotykali się fani marki ze Stuttgartu i razem z kierowcami i szefostwem Mercedesa świętowali. Ta impreza pokazuje, jak ważne jest długoterminowe planowanie i działanie zespołu. Najlepszym przykładem tego jest obecność Lewisa Hamiltona. Czuję się wspaniale zawsze, gdy wracam do Stuttgartu. Pierwszy raz przyjechałem tutaj na imprezę Stars & Cars, kiedy miałem 14 lat. I pamiętam, jak ważne to dla mnie było, gdy przyjeżdżałem tutaj jako kierowca kartingowy i spotkałem tutaj Coultharda, Häkkinena czy Juana Pablo Montoya, a nawet Kimiego Räikkönena. I każdego roku mogłem być bliżej tych wspaniałych kierowców. Teraz to ja jestem na ich miejscu i to jest fantastyczne uczucie i wielka sprawa dla mnie. Podobną drogę przeszedł obecny wicemistrz świata Formuły 1, Nico Rosberg. To dla mnie coś wyjątkowego, móc tutaj być. Pierwszy raz byłem tutaj mając 10-11 lat, nie pamiętam dokładnie, jako kierowca kartingowy Mercedesa. To było coś niesamowitego, to były czasy Häkkinena i Coultharda. Niesamowite wspomnienia. A teraz wracam i ja jestem głównym aktorem tego spektaklu. To jest niewiarygodne. Dlatego jestem dumny z tego powodu i mam nadzieję, że to będzie wielkie wydarzenie. Sportowe, wyścigowe emocje rzadko spotykane na stadionie piłkarskim, więc wierzę, że to będzie niezapomniany wieczór. W 2005 i 2009 roku imprezy się nie odbyły, ale na przykład w 2004 roku podczas Stars & Cars ogłoszono, że Mika Häkkinen wystartuje w serii DTM, reprezentując właśnie niemieckiego producenta. To jest bardzo ważna impreza dla Mercedesa. Pracujemy ciężko cały rok, jeżdżąc od toru do toru, z wyścigu na wyścig, dlatego warto dać fanom taki dzień do świętowania, pokazując im te wszystkie wyjątkowe samochody. To bardzo ważne. Jeździmy po całym świecie, ale po tak świetnym sezonie warto wrócić do Stuttgartu i dumnie pokazać, czego dokonaliśmy. Tym razem ponad 35 tysięcy widzów zgromadziło się na stadionie Mercedes-Benz Arena w Stuttgarcie, a firma miała wiele niespodzianek dla swoich kibiców. Zaczęło się od prezentacji wszelkich samochodów spod znaku gwiazdy, również tych historycznych. Dwa super samochody, mistrzowski bolid Formuły 1 oraz mistrzowski samochód z serii DTM, zostały umieszczone w muzeum Mercedesa, ale najważniejszą częścią była rywalizacja na specjalnie zbudowanym torze 16 kierowców. Pojawili się m.in. Lewis Hamilton, Pascal Wehrlein, David Coulthard, Gary Puffett czy syn Michaela, Mick Schumacher. W 1/8 finałów jeżdżono Mercedesami AMG A45 Formatic, a z rywalizacji odpadli Häkkinen, Wietris, Di Resta, Alesi, Auer, Puffett, Wickens i Schumacher. Najbardziej może żałować Di Resta, który na dystansie dwóch okrążeń przegrał z Coulthardem o 178 tysięcznych sekundy. Häkkinen za to przegrał minimalnie z Hamiltonem. To była naprawdę fantastyczna zabawa. To coś wyjątkowego móc ścigać się z Miką. On jest legendą tej dyscypliny. Wygląda na to, że muszę potrenować, ale on jest trzykrotnym mistrzem świata, ja tylko dwa razy wygrywałem. W ćwierćfinałach zawodnicy ścigali się Mercedesami AMG C63S. Niestety dla Goetza, Coultharda, Schneidera i Mailandera były to ostatnie wyścigi. Pasjonujący był pojedynek Nico Rosberga, wicemistrza świata Formuły 1, z kierowcą safety cara w tej serii, Berndtem Mailanderem. 219 tysięcznych sekundy dzieliło obu kierowców, a w półfinale zameldował się Rosberg. Za to Lewis Hamilton przyznał się po ćwierćfinałowym wyścigu do tego, że lubi poszaleć. Kręcenie bączków jest najlepsze, kocham to, uwielbiam drifting, ale nie mam zbyt wielu okazji do robienia tego na co dzień. Lewis Hamilton z Pascalem Wehrleinem, a Nico Rosberg z Daniele Juncadello. Tak wyglądały pary półfinałowe, a kierowcy siedzieli tym razem w Mercedesach AMG GTS. Pasjonująca walka mistrzów świata zakończyła się zwycięstwem Niemca z minimalną przewagą 99 tysięcznych sekundy i DTM pokonał Formułę 1. Ta faza mistrzostw Mercedesa zakończyła się wynikiem 2-0 dla kierowców DTM, bo Rosberg przegrał z Juncadellą
finale kierowcy ścigali się Mercedesami SLS AMG GT3. Tym razem nie było jednego wyścigu, ale kierowcy musieli rozstrzygnąć, kto jest lepszy w walce do dwóch zwycięstw. Pierwszy wyścig wygrał Hiszpan Daniele Juncadella z przewagą 2,8 sekundy, co było prawdziwym nokautem. W drugim wyścigu, gdy wydawało się, że Wehrlein, mistrz DTM, odrobi straty, na ostatnich zakrętach zmieniło się prowadzenie i nietypowy turniej wygrał 24-letni Juncadella, który na co dzień zawodzi w serii DTM. W 2015 roku zdobył tylko 26 punktów w tej serii. W dotychczasowej historii jego startów w DTM w 38 wyścigach nie był nigdy na podium, a więc tego dnia Juncadella miał co świętować. Wielu kibiców spodziewało się, że szefostwo Mercedesa ogłosi skład kierowców na przyszły sezon serii wyścigowej DTM. Producent zapowiada rywalizację o drugie mistrzostwo z rzędu, ale kto zasiądzie za sterami srebrnych strzał, jeszcze nie wiadomo. W oświadczeniu czytamy, że nazwiska kierowców poznamy w pierwszych dwóch miesiącach przyszłego roku. Czy wśród tych nazwisk pojawi się to, na które czekają kibice nad Wisłą? Pewne jest natomiast to, że Mercedes ma wiele do udowodnienia. Kiedy podsumowujemy ten rok, to jest coś niebywałego, ale najważniejsze jest jeszcze przed nami, choćby to, jak spełnić oczekiwania naszych szefów. Bo to był naprawdę wyjątkowy rok, byliśmy świetni w DTM po bardzo słabym sezonie 2014. W Formule 1 Lewis znowu zdobył mistrzostwo, a my powtórzyliśmy to wśród konstruktorów. Wygraliśmy GP3, wygraliśmy Formułę 3 i kilka innych serii na całym świecie. To był perfekcyjny rok dla Mercedesa. No a po tak spektakularnym roku kolejne sukcesy są wręcz obowiązkiem.